trzy, cztery. Dzień dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na kanale Sumińska Zwierzę Ci się. Sumińska Zwierzę Ci się i dzisiaj będziemy się zwierzać o kotach. Chcę powiedzieć o kotach, chcę powiedzieć w ogóle, kim jest kot i dlaczego kot płaci tak straszną cenę za to, że jest kotem. Bo płaci straszną cenę w naszym świecie, jak większość zwierząt udomowionych. I zacznę od tego, że dzisiaj nie jest na żywo i nie będziemy ogłaszały żadnego zwierzęcia, ale będziemy ogłaszały wszystkie zwierzęta, które są w schroniskach, przytuliskach, fundacjach, czekają na Was. I zaczniemy od tego, że chciałabym się dowiedzieć, gdybyś była takim kompletnym laikiem, co byś chciała wiedzieć o kotach, o kocie? Nic nie wierzy, no są jakieś koty, a co byś chciała wiedzieć, bo nagle cię zainteresowało, bo ktoś, kto ci jest bliski, ma kota i nie wiesz, jak to będzie. Chciałabym się dowiedzieć przede wszystkim, jak to się stało, że mamy taki ewidentny podział na te dzikie, wielkie, piękne koty, czy afrykańskie, czy dżunglowe, rozmaite pantery, lwy, tygrysy, gepardy, czy nawet nasze polskie rysie. A tę drugą stronę, czyli miliony, miliardy kotów tak zwanych dachowców, czyli europejskich i różne inne rasy tych małych w końcu zwierząt i takich w zasadzie bezbronnych w porównaniu z tymi wielkimi, dzikimi kotami, które zamieszkują resztki dzikich terenów Ziemi. Znaczy już prawie nie zamieszkują, bo prawie ich nie ma. No dobrze, jeszcze gdzieś tam są, więc mam nadzieję, że zostaną, ale chodzi o to, że mamy taką różnicę. Skąd się wziął kot domowy? Bo pies skąd się wziął, chyba już o tym rozmawiałyśmy. Znaczy ja nawet książkę napisałam, skąd przyszedł pies dla dzieci i młodzieży, ale dla dorosłych książki, też. To była mowa o tym, że pies jest potomkiem wilka, najłagodniejszego i najbardziej spolegliwego, który przyszedł do ludzi w poszukiwaniu schronienia, jedzenia, głównie jedzenia. Został przez niego Wykorzystany. Tak. I jest wykorzystywany do tej pory. A jak to było w przypadku kotów? Kota nie da się zniewolić tak jak psa. Kot nie jest taki... Człowiek umie wszystko. No ale jest trudniej z pewnością. Ja nie mówię, że się nie da. Okej, źle powiedziałam. Jest dużo trudniej, bo o ile pies potrafi być wyjątkowo spolegliwy, znaczy pies jest społeczny, tak jak człowiek. Pies przypomina człowieka w każdym calu, jeżeli chodzi o emocje i emocjonalnie jesteśmy bardzo, bardzo podobni. I potrzeby przede wszystkim, emocjonalne potrzeby mamy bardzo, bardzo podobne, dlatego idzie tak łatwo. Natomiast jeżeli chodzi o kota, kot nie jest społeczny, ale nie jest też aspołeczny. Jest większym indywidualistą, introwertykiem, ma gorszą mimikę niż pies. Kot ma taką indiańską twarz, prawda, czy też wojownik. Nieskalaną emocją. Nie, może nie tak, ale no jest to taki wojownik, samuraj, który ma twarz, wyraz twarzy zawsze taki sam. Ale skąd on się wziął w ogóle, by cię interesowało, skąd on się wziął? Bo najpierw myślałam, że chcesz zapytać, dlaczego się wziął taki podział, że podziwiamy te piękne koty, które jeszcze do kilkudziesięciu lat wstecz rzeczywiście zasiedlały różne połacie ziemi, a w tej chwili ich już prawie nie ma, a koty traktujemy tak byle jak, miliony, miliardy kotów tak zwanych dachowych czy piwnicznych, wolno żyjących traktujemy źle, to znaczy one tak naprawdę nic dla nas nie znaczą. Skąd to się wzięło? Znaczą, są szkodnikami. No tak się mówi. Z bardzo prostej przyczyny. My idziemy na łatwiznę. Ta wirtualna miłość jest bardzo łatwa, prawda? I my widzimy piękne filmy z tygrysami, z lwami. Idziemy do ogrodu zoologicznego, gdzie widzimy piękne zwierzę, które nam nie nabrudzi, nie nasiusia, nie będzie jadło, nie będzie niczego chciało, nie podrapie nam kanapy. Widzimy piękny obraz. Tak. I stąd to się wzięło. Ale tak naprawdę kot wziął się, co chyba większość ludzi już wie, kot przywędrował tak jak i my, przywędrował z czarnego lądu. Czy najnowsze odkrycia mówią o tym, że zdecydowanie kot domowy, jako kot w szerokim tego słowa pojęciu, pochodzi od afrykańskiego, z Afryki Wschodniej, kota nubijskiego, który w tej chwili, no, jest też mało kotów nubijskich już, bo wszystkie gatunki giną, ale jest rozpowszechniony na kontynencie afrykańskim i to jest bezpośredni przodek naszego kota. Powiem jako ciekawostkę, że za praojca kotów długowłosych uważa się manula, stepowego kota manula,
który też ten gatunek do tej pory istnieje. Dotychczasowe twierdzenia, że w tworzeniu tego gatunku kot domowy brał udział żbik, no ja przypuszczam, że i tak, i nie. To jest tak strasznie trudno stwierdzić. Ja raczej optuję za tym, że do Europy kot domowy przybył jako potomek kota nubijskiego, dlatego że pierwsze na przykład zabalsamowane czy pochowane razem z ludźmi szkielety kotów, przypominające bardzo szkielety kota nubijskiego, pochodzą z neolitu, a w neolicie to był ten czas, kiedy człowiek, czas rewolucji agrarnej, kiedy ludzie zaprzestali być zbieraczami i łowcami, zaczęli osiadać. Jak zaczęli osiadać, to zaczęli robić zbiory, do tych zbiorów, znaczy zapasy z plonów. Do zapasów przyszły gryzonie. Przyschodziły gryzonie, zbliżył się kot nubijski, bo on żywi się tym samym, czym żbik na przykład, czy żywiłby się kot wolno żyjący, gdyby nie było ludzi. No i stąd to się wzięło. Już wtedy ludzie jednak się przemieszczali i sądzę, że nasz żbik, dlatego że też pierwsze jakieś wykopaliska pokazują nam żbika mniej więcej też pod koniec neolitu, to będzie gdzieś 10 tysięcy lat temu. W związku z czym pewnie, może tak być, absolutnie, jeżeli ktoś się na tym zna lepiej ode mnie, ja się nie będę upierała, ale mnie się wydaje, że żbik pochodzi od kota domowego, a nie odwrotnie. Są też tacy, którzy, wiem, że są tacy, którzy twierdzą, i ja raczej optuję w tę stronę, bo sobie to wyobrażam tak, no właśnie, ale... że właśnie z kontynentu afrykańskiego, kiedy przybył do nas kot, jak, jeszcze półnubijski, ale już domowy, no dobrze, ale część zdziczała. Półnubijski, a już domowy, czyli znaczy... rozumiem, że na tej samej zasadzie co psy. Nie, no przyganiano... zmiany, domestykacja, udomowienie wiąże się ze zmianą fenotypu, jeżeli to trwa stopniowo długo, prawda? Więc ten kot nubijski, jak zaczął dzielić życie z człowiekiem, zaczął się zmieniać, to jest nieuniknione. A zaczął być potrzebny po to, żeby wyjadać gryzonie. Żeby wyjadać gryzonie, on bardzo szybko zrobił się święty, a to jest jeszcze ciekawa inna sprawa. Natomiast ja jestem raczej za tą teorią, która mówi o tym, że nie kot domowy pochodzi od żbika, ale żbik pochodzi od przywiezionego do Europy kota nubijskiego, który już stał się tam kotem tylko domowym. Tylko po co było żbikowi w procesie ewolucji rosnąć, jednak zmieniać się fizycznie, znacznie. Ale żbik się nie zmienił fizycznie. Żbik, jakbym ci postawiła tu żbika, a tu kota... Mi się wydaje, że są większe żbiki od takich klasycznych kotów. Nie, znaczy no, są koty i duże. Jakbym postawiła Silvera i żbika, to różnica między nimi byłaby naprawdę niewielka. Taki żbik to jest taki duży buraz. Jest jednak u żbika jedna cecha, która nawet dla laika będzie bardzo łatwa w rozpoznaniu, że to jest żbik. To jest budowa ogona, znaczy owłosienie ogona. U kota ogon najszerszy jest u nasady, kończy się zawsze najcieńszą częścią. U żbika jest odwrotnie. Żbik ma puszysty ogon na końcu i tempo ścięty. I oczywiście, jak on położy całkiem te włosy, to może to wyglądać jak... Ale i tak to jest najszersza część ogona, to jest na końcu u żbika. Więc, a tak to żbik no, jest po prostu dużym burasem, dużym, pięknym kotem, ale nie jakoś wyjątkowo dużym, bo tam ten dymorfizm płciowy jest bardzo zaznaczony i kotki są znacznie mniejsze u żbików. Więc taka kotka pani żbikowa wygląda po prostu jak nasza kochana buraska Zula świętej pamięci. No dobrze, mówisz o kocich ogonach, akurat ogon mojego kota jest tak samo gruby na całej powierzchni. Futrzanie. No ale to są już koty, to ja nie mówię o kotach domowych takich nie, zwykłych, no, śmieję się. Tylko koty rasowe mają wszystko bardzo dziwne i są tak zdegenerowane niektóre, że nie wiem co. Są koty bez ogonów w ogóle, tak. Bobtaile tak zwane. Tak. Moim zdaniem jest to najgorsza krzywda, jaką kotu można zrobić. O, nie najgorsza, można naprawdę zrobić gorsze rzeczy. Ale nie mówię o szkodach dotyczących budowy. Budowy też, ale czy samego traktowania kotów. Tak. No właśnie, powiedziałeś, że to nie jest najgorsza rzecz, jaką można kotu zrobić, jeśli chodzi o wyhodowanie konkretnej rasy, która ma jakąś super cechę. Super powiedz, dla człowieka. Tak. To powiedz, co jest jeszcze gorsze od niemania ogona.
Od niemania ogona jest jeszcze gorsze, na przykład u kotów perskich współczesnych, wklęśnięta Cofnięta duża. kompletnie twarz, odwrotnie niż powinna być wypukła, a jest wklęśnięta i rzeczywiście to jest bardzo, bardzo przykre i życie tych kotów w związku z tym jest, to wygląda śmiesznie, ale dlatego, żeby i niektórych to wzrusza, bo jest taka twarzyczka śliczna skądinąd, ale posiadanie takiej twarzyczki jest cierpieniem, więc... To jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu, tak. Mało 10 lat, bo ja pamiętam jako dziecko, widziałam wiele perskich kotów, one miały płaskie buźki. Ale jednak normalne. Jednak normalne, jednak ten nosek normalne. Trochę wystawał tak jak u człowieka zresztą. My też mamy płaskie twarze, można powiedzieć, nie mamy tej kufy psiej, więc to były takie ludzkie twarze z profilu. W tej chwili znaczy, te no, takie twarze twarzyczki, są... te perskie koty miały no, normalną kocią płaszczyczkę, która była krótsza, nie tyle spłaszczona, co znacznie krótsza. Mm-hmm. Tak, tutaj część trzewioczaszki była znacznie krótsza, aniżeli u innego kota. A teraz jest nie tylko krótsza, ale jak księżyc Nie, teraz w jest wklęśnięta wręcz. Powiedziałabym, że to jest wszystko jest do środka. Tak jakby dno miseczki to był nos. Tak mniej więcej to wygląda. No, ale to wszystko ku piękności. Tak? No ale nie mówimy o rasach, więc raczej mówmy o gatunku. Co jeszcze by Cię interesowało, jeżeli chodzi o kota? Ja się pobawię trochę w adwokata diabła. Bo dzięki Tobie o kotach wiem dużo, ale wiem, że ludzie potrafią zadawać pytania rozmaite. Niektóre dziwne, inne bardzo trzymające się kupy, że tak powiem nieładnie. Pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to jest to, dlaczego kot sika nie tam, gdzie trzeba. To jest problem wszystkich opiekunów tak. kotów niedoświadczonych. Niedoświadczonych opiekunów kotów. To wynika... Znaczy, to jest w ogóle temat rzeka, dlaczego kot sika nie tam, gdzie trzeba. Po pierwsze, z punktu widzenia kota sika tam, gdzie trzeba, no proszę właśnie. Państwa. My uważamy, że on sika tam, gdzie nie trzeba, a on tam sika właśnie dlatego, że tam trzeba. I już powiem, rozwinę, dlaczego tam trzeba sikać. Dlaczego tam trzeba sikać. Koty niekastrowane, czyli takie koty, które w okresach gotowości do rozrodu, czyli w czasach, kiedy miłość fruwa w powietrzu, muszą się jakoś porozumiewać. Tym bardziej, że w założeniu są to zwierzęta terytorialne, gdzie kocur żyłby na dużym terytorium, które obejmowałoby małe terytoria kotek. W związku z czym te koty muszą zostawiać jakąś informację, że są gotowe do zawarcia związku, którego owocem będą kocięta. Więc pisanie listów, no nie mają telefonów komórkowych ani GPS-ów, więc muszą pisać do siebie miłosne listy i piszą. I to sikanie to są miłosne listy. I nawet jeśli kot niekastrowany nie ma dużego terytorium, bo mieszka w małym M4 w środku miasta. W M1, bo M4 to już nie takie aha, małe. No to, ale może być mniejsze i większe, no nawet żeby w najmniejszym M1, on i tak czuje się w obowiązku gatunkowym, informacje, tą informację na cały świat rozesłać, więc żeby ona się z całym światem mogła skomunikować, musi mieć bardzo intensywny zapach i ma taki. No i dlatego sikają koty tam, gdzie trzeba, koty niekastrowane. Koty kastrowane też, dlatego że to, że je wykastrujemy, muszę odstawić dorkę, bo pokoju nie bo niewygodnie nam jest, więc nawet koty kastrowane zostają dalej kotami. I w dalszym ciągu uważają, że jedynym sposobem takiego, no, co napiszesz na papierze, papier wszystko wytrzyma, tak mówią ludzie, prawda, to już jest nie do cofnięcia, to już jest napisane. Napisano pierom, nie wyrubisz taparom, mówiła moja babcia, pochodziła z Grodna, więc mówiła w różnych wschodnich językach poza polskim, choć była Polką. I tak właśnie uważają koty. I teraz, jeżeli coś kotu nie pasuje, jakoś chciałby nas o tym poinformować lub też uważa, że na jego terytorium wkroczył jakiś kot, a on sobie nie życzy, lub on chciałby na tym terytorium powiedzieć, że jest ważniejszy od tego kota, który tu mieszka, czy jeszcze od innego kota, który tu mieszka, to musi zostawić informację. I ją zostawia tam, gdzie na pewno będzie odczytana.
A więc, mili Państwo, jeżeli coś nabroicie Waszemu kotu i on będzie z tego powodu bardzo niezadowolony, to on zostawi Wam list pisany tym atramentem sympatycznym, którego nie widać, ale czuć, w takim miejscu, że na pewno to odnajdziecie i na pewno odczytacie. Tylko ponieważ jesteśmy analfabetami, jeżeli chodzi o kocie pismo, to się za to złościmy. A ponieważ za to się złościmy, kot uważa nas za osoby niespełna rozumu. Dlatego, że wyobraźcie sobie, ktoś pisze do was list, w którym wyjawia wam swoje największe tajemnice, a wy za to robicie mu burę, nawet nie przeczytawszy tego listu. Jak on się czuje? Skandal. Więc pamiętajmy o tym, że myśmy zresztą już w jednym z odcinków dotyczącym odchodów o tym mówiły, ale koty tutaj są mistrzami w tym, nie ma co się oszukiwać, a nawet u naszej wspólnej przyjaciółki kiedyś koteczka nasiusiała na patelnię, ta patelnia stała na kuchence, to wyschło, a ona potem chciała sobie coś na tej patelni usmażyć, no więc możemy... Tak, włączyła tak, gaz pod patelnią. Tak, i nagle w domu zapanowała wyjątkowa atmosfera. Aromaterapia nastąpiła. Tak. I tak się może zdarzyć. I nie wolno nam mieć o to do kota pretensji. Nie wolno, bo krzywdzimy go bardzo. Musimy za to... To nie jest złośliwość, nie. Chociaż złośliwość się objawia w inny sposób, też odchodowy. Znaczy, złośliwość to też nie, to jest informacja. Dlatego, że koty w ogóle lubią pisać, no, mają talent, jeśli chodzi o korespondencję listowną. I na przykład, jeżeli nie lubią kogoś, kto przychodzi do nas do domu, lub jednego z członków rodziny, nie lubią za coś, mają prawo, to potrafią na przykład do jego buta zrobić kupę, na jego łóżko zrobić kupę, choć ja wychodzę z założenia, że kupa jest dużo mniejszym problemem, bo jeśli jest zdrowa, to nie wsiąka. Tak. Więc to rzeczywiście, to ludzie, o to ludzie mają do kotów pretensje, ale tu biorąc kota, trzeba się z tym zawsze liczyć i pamiętać, że nie jest to żadna złośliwość, ani nie można winić za to, bo kot uważa, że taki sposób porozumiewania się no jest najprostszy, najłatwiejszy do znalezienia porozumienia i ma nadzieję, że ludzie to nie analfabeci po prostu. No właśnie, a ludzie analfabetami są, jeśli chodzi o w ogóle odbieranie świata, w tym sensie, że mierzą ten świat wyłącznie swoją miarą. I mi się wydaje, że stąd mnóstwo takich właśnie nieporozumień. Mnóstwo. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy takiej z którą walczę od bardzo dawna, takiej opinii o kotach. Mówi się, że koty przyzwyczają się do miejsca, a psy przyzwyczajają się do człowieka. Proszę Państwa, to jest absolutna nieprawda. Tylko kot i pies to nie to samo. To są zupełnie dwa inne gatunki, które choć mają wspólnego przodka, to jednak tak daleko od siebie odeszły, szczególnie jeśli chodzi o ich psychikę, o ich emocje, że nie możemy w ogóle w ten sposób porównywać. Kot tak samo kocha i wiąże się ze swoim człowiekiem jak pies. Mi się wydaje, że ci, którzy mają koty, doskonale o tym wiedzą i im tego tłumaczyć nie trzeba. Teraz mówimy do tych, którzy kotów nie mają. Nie mają lub nie mieli nigdy, a chcieliby mieć. Albo mają, ale tak naprawdę to kot właśnie, to ja zaraz powiem a propos tego mitu, że kot musi drapać koniecznie ludzi. Skąd to się bierze moim zdaniem? To jest właśnie też do tych, którzy są ciągle przez swoje koty podrapani. A dlaczego tak jest? Moim skromnym zdaniem powiem za chwilę. Kontynuuj. To znaczy, ale chodzi ci o drapanie takie, że zostaw mnie, czy ostrzenie pazurków? Drapanie zostaw mnie. A, drapanie zostaw mnie. Znaczy, no, każdy natręcił... No, ale nie, bo ja ci przerwałam myśl. Tak. Zaraz się pogubię, bo już sama zapomniałam, o co mi chodziło. Oj, niedobrze, dzisiaj z nami jest. Niedobrze. Chyba list do ciebie trzeba napisać. Chodzi o to, że informacja, którą chciałaś teraz przekazać, jest do tych, którzy kotów nie mają, bo ci, którzy mają koty, doskonale wiedzą, że koty kochają ludzi tak samo jak psy, tylko kocią miłością. Znaczy nie tak samo, bo kocią miłością, ale równie mocno są związane ze swoimi opiekunami. Natomiast musimy pamiętać od zasadniczej różnicy. Pies jako zwierzę społeczne, rodzinne, uważa, że jego dom jest tam, gdzie jego grupa rodzinna. Po prostu, czy to jest w samochodzie, czy to jest w hotelu, czy to jest w domu. Jak jesteśmy wszyscy razem, to jest okej.
Natomiast kot jest zwierzęciem stacjonarnym, terytorialnym. W związku z czym kot, bardzo nawet związany ze swoim opiekunem, a pozbawiony nagle swojego terytorium, jest kompletnie zagubiony. Bo dla niego zarówno terytorium, jak i opiekun to jest jedna całość. To się nie może rozpaść. I to się bardzo rozpada wtedy, kiedy opiekun wyjeżdża i on zostaje sam na swoim terytorium. On bardzo tęskni i właśnie wówczas po powrocie pisze listy. Listy, nie rób tego więcej, nigdy więcej nie wyjeżdżaj. Bo brakuje mu tego składnika, żeby była pełna całość, zadowalająca, dająca dobrostan i poczucie bezpieczeństwa. Musi być i opiekun, i terytorium. Jak jednego jednej z tych części zabraknie, wtedy jest wielki, wielki kłopot. Nie strasz mnie, niedługo wyjeżdżam na tydzień, a nasz kot ewidentnie jest moim kotem. A resztę domowników traktuje na zasadzie, no są, bo są. No, jako sprzęty domowe. Tak, i będzie musiał z nimi spędzić 6 nocy beze mnie, więc mam nadzieję, że nie będzie później mi pisał listy. Nie, no jednak zostaje jakaś część tych składników tego terytorium, więc nie będzie może tak bardzo źle, choć absolutnie może się tak wydarzyć, że jak wrócisz, to będziesz miała list na poduszce, albo na kołdrze, albo w bucie. Tak się może zdarzyć. Są nawet takie koty, które podsikiwanie ścian, wykastrowane, bo jak są niekastrowane, w ogóle nie ma o czym rozmawiać, będą sikały i koniec. Natomiast muszą znaczyć swoje terytorium poza tym. Natomiast w wykastrowanych kotach też istnieje niektórych taka chęć znaczenia terytorium, że już nie są to cele miłosne, no ale jednak dalej są terytorialne, że trzeba to terytorium oznaczyć, więc dalej oznaczają. I na koniec tego wywodu chcę powiedzieć, że jeżeli będziecie się za to gniewać, będzie jeszcze gorzej. Więc na to się gniewać absolutnie nie można. Sposobem jest, tam gdzie kot usilnie podsikuje na przykład ścianę czy jakiś inny sprzęt, postawić kuwetę w tym miejscu. I wtedy koty są na tyle, że tak powiem, chętne do współpracy, że zaczynają korzystać z tej kuwety, a już nie obsikują tego sprzętu, na którym nam zależy. Chcę powiedzieć, że niektóre mają szczególne powinowactwo do sprzętów elektronicznych, a więc obsikanie ich jeden raz niestety niweczy ich działanie, więc lepiej od razu postawić kuwetę. O, to był żart. Są też takie koty, które uwielbiają kuchnię, blaty kuchenne, tudzież kuchenkę, dlatego tu w tym domu, w którym teraz jesteśmy, każdej nocy jedna z kuwet ląduje na blacie kuchennym. Już nie. Już nie. Widać, że nocujesz tylko raz w tygodniu, tak. Dlatego że nie ma już Rudzika, który był od tego specjalistą. Niestety Rudzik odszedł po 21 latach życia razem z nami. I w tej chwili kuweta już może stać na podłodze i nic się nie dzieje, bo to Rudzik bardzo lubił siusiać do kontaktu za lodówką, a właśnie ten kontakt za lodówką zastawiało się kuwetą krytą i wtedy wchodził do kuwety. No jeszcze było po drugiej stronie kuchenki, też były czasy niespodzianki. Tak, do tej pory jest, ale tamto miejsce, gdzie stała kuweta, już jest nieaktualne, bo Rudzik już z niego nie korzysta. Dobrze, to teraz ja, bo znowu za chwilę zapomnę, a propos tych podrapanych rąk. Podejrzenia co do tego, dlaczego tak się dzieje, wzięły się mi, kiedy jeszcze chodziłam do szkoły średniej. Miałam koleżankę w klasie, która właśnie miała kota, którego zresztą bardzo kochała. I rzeczywiście jej dłonie od opuszków palców po łokcie były poorane kocimi pazurami, albo zębami, albo jednym i drugim. I zastanawiałam się, dlaczego, skoro u nas w domu, kotów było już wtedy chyba 5, w nikt nie był podrapany. Tak, ja nigdy w życiu, ani mama, ani ja nigdy nie miałyśmy podrapania, no chyba, że przez przypadek, ale to się zdarzało raz na ruski rok, jak to mówią. W związku z czym, skąd się brało to, że ta dziewczyna miała tak poorane ręce? Zaczęłam dopytywać i okazało się... Ostatnio, tak. Właśnie chcę tutaj zwrócić na taką ważną sprawę, bo ty mnie zawsze poprawiasz. Ostatnio modne jest dopytywać. Można dopytywać się lub pytać. Dobrze. To... Dziękuję ci bardzo za zwrócenie uwagi, bo sama bym w gonitwie myśli tego nie zauważyła. Z moich dopytywań wyszło, że tak naprawdę... Hej! To normalne zakłócenia, proszę państwa. Takie ja zakłócenia w normalnych domach są normalne. Kot przybył do tego domu, o którym mówię, jako ten, którego się po prostu nie dotyka, bo jest kotem.
Zostawić go należy w spokoju. On sobie wybierze miejsca, gdzie będzie lubił przesiadywać czy spać. Trzeba go karmić, trzeba go otaczać opieką w takim rozumieniu, żeby mu niczego nie zabrakło do funkcjonowania. Natomiast najlepiej go nie dotykać, ponieważ koty tego nie lubią. I kot to wychowany. To jest bardzo dziwny dom. Ale okazało się, że takich domów jest znacznie więcej. Naprawdę? I teraz proszę sobie wyobrazić, ci, którzy mają koty, które śpią im na głowie, tudzież na innych członkach, bo to jest oczywiste. Mogą sobie wyobrazić sytuację, że taki kot, który nigdy nie był dotykany normalnie w domu przy codziennych czynnościach, nagle choruje i trzeba go złapać, zamknąć w kontenerze i zawieźć do weterynarza. Ale kot, mi się wydaje, że to musiał być w ogóle bardzo dziwny dom, bo kot nie pozwoli na to, żeby nie być dotykanym. Koty same się narzucają z dotykiem. Ja już nie wspomnę o takich intymnych czynnościach, jak wizyta w toalecie. Jak jestem sama w domu, to nie zamykam drzwi i wtedy mam dwoje kotów, dwa koty na kolanach od razu. Więc one mnie nie pytają w ogóle, czy ja chcę dotykać, czy nie chcę, tylko same mnie dotykają. No ale gdyby przyszedł do ciebie kot, nie wiedziałabyś, jaki jest kot z charakteru, że tak powiem, dostałabyś kota na wychowanie, czy po prostu miałabyś w domu pierwszego kota w życiu, poszedłby za tobą do łazienki, a ty byś go z tej łazienki wyprosiła. Przyszedłby do ciebie, a ty byś się bała go dotknąć, bo przecież i tak cię zaraz podrapie albo ugryzie. Nie, ale właśnie to jest ta ignorancja. Gdzie z tym razem ten kot już więcej nie przyjdzie, bo po co? To znaczy, to jest taka ignorancja. Ja mam nadzieję, że to są absolutnie... Ja tego słucham jak bajki o żelaznym wilku. Oj, to ja mam jeszcze dla ciebie trochę bajek. To mi się po prostu nie mieści w głowie, bo ktoś, kto decyduje się na to, żeby adoptować kota, bo przypominam, że żadnych zwierząt się nie kupuje, to powinien coś wiedzieć o tym gatunku w ogóle. I ten zasób szerokość zakresu różnego rodzaju czułości, jakimi kot dysponuje, jest tak duży, że po prostu aż mi się nie mieści w głowie, że ktoś może w taki sposób podchodzić do kota. Ja sądzę, że w ogóle ten problem, który był u twojej koleżanki wiecznie podrapanej, wynikał z czego innego. Wynikał z tego, że tak się czasem zdarza, że na przykład wolno żyjąca dzika kocia mama zginie, i zostają oseski jeszcze niewidzące, zamkniętymi oczętami i ludzie rozbierają i wykarmiają, co jest bardzo trudne. I te koty wychowują się bez mamy i bez rodzeństwa. I proszę Państwa, jest to problem również, jeżeli chodzi o zachowanie tych zwierząt. Nie da się zmienić. No dzisiaj jest dużo zakłóceń, ale mimo to mam nadzieję, że nas słychać. Te koty nie uczą się, bo normalnie kociątko uczy się i od matki, i od swojego rodzeństwa, na ile sobie wolno pozwolić podczas zabawy. O tym już też mówiłyśmy. Chodzi właśnie o to, żeby wiedziały, kiedy boli. Tak. Tak. I nauczyły się, kiedy przestać atakować w zabawie. Więc na nas potem leży ta odpowiedzialność, żeby to kociątko, które u nas się wychowuje, żeby ono wiedziało, że tak mocno się nie wolno bawić, ani tak mocno gryźć, ani tak mocno drapnąć. Jeżeli bawiłoby się czy z mamą, czy ze swoim rodzeństwem, wtedy na przykład jak udrapałoby brata czy siostry, to on by strasznie zapłakał i nie chciał się z nim bawić. Albo oddał. Albo nie, najczęściej płaczą, te maluchy najczęściej płaczą, mama może prychnąć na dziecko i powiedzieć, o nie, kochanie, tak nie wolno się bawić, bo to jest brutalne. I ono wtedy wie, w związku z czym, jeżeli bawimy się z takim kocim dzieckiem, które wychowujemy od oseska, powinniśmy reagować identycznie, zapłakać, zapiszczeć i po prostu natychmiast przerwać zabawę, natychmiast skończyć zabawę, bawić się tylko wówczas, kiedy kot... O, zaczyna kapać deszcz, proszę Państwa, także w tak miłych okolicznościach nawet się spotykamy, bo to są bardzo maleńkie kropelki i choć jest jesień, to jest naprawdę ciepło. Ostatni taki dzień. Podobno. To smutne. Smutne. I smutne jest, wracając do kotów, smutne jest też to, że ludzie kompletnie nie są, powiem inaczej, mit tego, że kot i pies nie mogą ze sobą funkcjonować, jest w dalszym ciągu bardzo powszechny. Ja bym chciała, żebyś ty powiedziała, skąd się ten mit wziął? Jak myślisz? Znaczy, wziął się z tego, że kot jest takim zwierzęciem, mówiłam to już przy różnych okazjach, kot jest drapieżnikiem, ale maleńkim drapieżnikiem. A więc, jeżeli podzielimy świat, a można podzielić świat zwierząt na tę grupę uciekających i tę grupę goniących, to kot stoi okrakiem między jedną a drugą grupą, bo w pewnych sytuacjach jest goniący, w pewnych jest uciekający. I kot, ponieważ jest małym drapieżnikiem, może się obawiać dużych drapieżników, więc będzie przed nimi uciekał.
Pies jest zdecydowanie zwierzęciem goniącym. W związku z czym, jak kot zaczyna uciekać, pies zaczyna go gonić. No i cóż, no i z tego wychodzi taki ambaras, że ludzie się okropnie boją, że pies zje kota. Pies zje kota. Naprawdę w lwiej części tego typu przypadków pies jest po prostu ciekawy. Oczywiście jest część psów, które mają mordercze instynkty, co jest wyłącznie naszą winą, wyłącznie winą tych, którzy tworzyli pewne rasy i one były selekcjonowane właśnie po to, żeby gonić i dopadać. Tylko nie jest to wyłącznie skierowane do kotów. To są po prostu psy, tak, które czy, lubią kto będzie uciekał, zaczukać uciekiniera. Czy będzie uciekał lis, czy będzie uciekał zając, czy królik, czy kot, wszystko jedno i chęć złapania i upolowania tej istoty będzie równie duża, więc wtedy takie rzeczy się dzieją i no musimy mając psa, a biorąc kota, musimy najpierw sprawdzić naprawdę, czy to jest pies na koty, czy nie, czy to jest tylko zwykła ciekawość. Ja powiem tylko tyle, że nasze psy, niektóre, szczególnie Dorka, gonią koty, po czym koty się przestały kompletnie Dorki bać i kot nie ucieka, ona dopada kota. Kot siedzi, w ogóle ma minę sfinksa, a Dorka tak mówi, trudno i odchodzi. Więc to najczęściej jest coś takiego, bo fajnie jest, jak ktoś ucieka i można go pogonić, po prostu się pobawić w berka. Miałam jedną parę zwierząt, psa i kota, które bawiły się w prawdziwego berka. To Mundek, którego ty znalazłaś, i Drabcio, obaj już nie żyją, cudowne zwierzęta. I oni się tak bawili w ogrodzie tutaj, że właśnie najpierw Drapek gonił Mundka, potem Mundek gonił Drabka, a jeszcze cudowne w tym było to, że obaj byli czarno-biali. Tak. Więc wyglądało to naprawdę na zielonej trawie zjawiskowo i ślicznie. Tak też może być, choć koty dużo mniej chętnie bawią się tak, jak bawią się psy. Najczęściej między sobą bawią się jako kocięta, tak, że różne ekwilibrystyki wykonują, ganiają się, skaczą. Już jako dorosłe koty robią to rzadziej. Natomiast psy do starości mają ochotę się pobawić. A z kotami jest troszkę inaczej. Ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, bo chyba nam czas się powoli kończy. Nie wiem, czy już nie przekroczyłyśmy i to porządnie czasu. Nie, chyba jeszcze nie. Panie reżyserze, mamy jeszcze czas. Bo co jest bardzo ważne w przypadku kotów? O, właśnie słychać, jak się koty biją. To są kolejne zakłócenia kocie. Bo koty się też biją. I potwornie się przy tym wydzierają. Tak strasznie krzyczą wtedy, najczęściej nie robiąc nic. Dzwoni do nas jakiś słuchacz, ale dzisiaj nie jest. Dzwoni do nas Beata Krupianik, którą Państwo znacie ze zwierzostacji i zwierzę weterze. Beatko, zadzwonię do Ciebie później. Ściskam. Dobrze. Bo w co sobotę, jak Państwo wiecie, o godzinie 10 na Facebooku jest Zwierzę Weterze razem z Beatą Krupianik, ale która zajmuje się między innymi kotami, więc ponieważ było to zakłócenie w formie kocich okrzyków wojennych, to chcę powiedzieć, że najczęściej jest tak, że jest bardzo dużo hałasu, poleci troszkę kłaków i żadnych krwawych historii nie ma, choć zdarza się tak, że koty biją się naprawdę krwawo i my musimy temu przeciwdziałać wtedy. Ale temu poświęcimy zupełnie odrębną audycję, bo to jest problem dla niektórych. Szczególnie tych, którzy ratują koty, mają ich więcej i te koty przychodzą tak jak do naszego domu. Po prostu trzeba ratować kota, więc się go bierze i trzeba potem sobie radzić. I dla tych z Państwa zrobimy taką specjalną audycję, ale ja chcę powiedzieć rzecz ogromnie ważną dla wszystkich tych, którzy mają czy będą mieli koty w swoim domu. Kot jest zwierzęciem, które musi jeść nawet 20-30 razy dziennie. Choć nie jestem zwolenniczką gotowych karm, w przypadku kotów sprawdza się sucha karma, która ma być w dyżurnej misce, szwedzki stół czynny całą dobę, czyli zawsze ta dyżurna miska ma stać. Najnowsze również badania mówią o tym, że właśnie kot nubijski zjadał nawet do 60 razy dziennie, czy 50, żebym się nie pomyliła, zjadał drobne, bo bardzo dużo owadów jedzą,
jadłby żbik, jadłby kot nubijski, więc to są bardzo drobniutkie posiłki. Dowodem anatomicznym na to jest bardzo mały rozmiar żołądka kota. Kot nie jest w stanie zmieścić dużo. Ktoś powie, o, ja mam takiego, co jest w stanie. Proszę Państwa, on je na zapas. Pewnie. Je na zapas i dlatego koty wymiotują. Wtedy, kiedy boją się, że jedzenia zabraknie, jak zjedzą dużo, to niestety wyrzucają część tego, co zjadły, bo ich żołądki są małe. One nie są dostosowane do dużych porcji, jak w przypadku psów. U psów jest zupełnie odwrotnie. Psy mają jeść dużo i rzadko, koty mają jeść często i po troszeczku. Dlatego ta dyżurna miska z suchą karmą jest obowiązkiem. Wolny dostęp do jedzenia dla kota jest obowiązkiem opiekuna, a jedzenie, które się psuje, dajemy w małych porcjach, jak często nam się przypomni, czy też możemy. W zasadzie, bo to jest pytanie kolejne, które gdzieś wyczytałam, ale chyba sama umiem na nie odpowiedzieć. Różnica między właśnie psim a kocim przewodem pokarmowym bierze się z tego, że pies jest jako potomek wilka, gdyby był wolno żyjącym stworzeniem, polowałby na większe zwierzę rzadziej. Grupowo, prawda? Psy na dużą zdobycz. Wspólny, duży posiłek, żeby najeść się dosyta. Kot i kotowaty. Nie, myślę o koty, o odpowiednik kota domowego, czyli to znaczy protoplastę. I żbiki. Tak, tak. Mówiąc bardzo kolokwialnie, idzie taki, widzi, o, robaczek, zjem robaczka. Idzie taki, zobaczy z następnego robaczka. Jaszczurka, więc... zjem jaszczurkę, myszka, zjem myszkę. To i tak myszka to już jest duży posiłek, to jest duży, ale bardzo wiele owadów, nawet pajęczaków, koty dzikie, małe dzikie koty zjadają. Więc to jest ten przewód pokarmowy dostosowany jest właśnie do takiego trybu. I dlatego pojemność tego żołądeczka jest niewielka i nie należy jej przekraczać, bo zawsze wówczas będą wymioty. Ja bym się chciała ciebie zapytać o coś, na co nie wiem, czy będziesz miała mi odpowiedzieć. Oj, boję się. Kot nasz, Filip, zanim do nas trafił, jadł wyłącznie suchą karmę, ponieważ lekarz weterynarii, do którego był pacjentem, powiedział, że jest to jedyne, co jest mu potrzebne do zdrowego odżywiania, rozwoju i tak dalej. Wyłącznie sucha karma. I czy istnieje sucha karma, która byłaby dobra jako jedyny posiłek dla kota? Skąd się wziął taki pogląd tego lekarza weterynarii? Znaczy ja nie mogę powiedzieć skąd, bo nie wiem, ale powiem tak, że żyjemy, mam nadzieję, jeszcze może choć trochę demokratycznym państwie i każdy ma prawo do swojego zdania i swojej opinii, co nie zawsze jest dobrze. Nie mam pojęcia, nie odpowiem ci, trzeba by było zapytać, ja nie wiem, natomiast wedle mojej opinii i wieloletniego doświadczenia absolutnie nie wystarcza. Wręcz powiedziałabym, że jest to niezdrowe, to znaczy jest to wyjście dla nas lepsze niż głodzenie kota i dawanie mu więcej rzadziej, jest to lepsze, ale żadna karma wielokrotnie przetworzona, żadne jedzenie wielokrotnie przetworzone nie jest zdrowe dla nikogo, ani dla kota, ani dla psa, ani dla człowieka, ani dla słonia. No tak. W związku z czym tu nie mamy wyjścia. Tutaj po prostu wszyscy, nikt z nas we współczesnym świecie nie jest w stanie cały dzień siedzieć przy lodówce i wtedy, kiedy kot zechce, co chwilę dawać mu po troszeczku jakiegoś jedzenia. Więc ta sucha karma się sprawdza. I cóż, koty współczesne są na nią skazane. Są na nią skazane, ale ponieważ zawartość wody w suchej karmie jest bardzo mała, a koty nie są specjalnie zwolennikami płynnych posiłków i napojów, a to też wynika z tego, że jakby chociażby kot nubijski jest takim kotem półpustynnym, prawda? I więc tam on zadowalał się, on nie było dostępu do wody, zadowalał się rosą zlizywaną rano z kamieni i tą wodą, która zawarta była w jego posiłkach, tych drobnych bardzo często, więc nie ma tego nawyku picia. Ale pokarm kota nubijskiego zawierał znacznie więcej wody, aniżeli sucha karma, która tej wody prawie nie zawiera, a tej chęci picia, tego nawyku picia u kota specjalnie nie ma, więc różnie zachęcanie kotów do picia w tej chwili jest możliwe, na przykład, jeżeli koty niechętnie piją, jest na przykład fontanny, można takie małe fontanny zrobić kotu i koty bardzo chętnie piją tą wodę, która jest w ruchu, bo w ogóle lubią ruch, bawiąc coś się ciekawego. Tą wodą piją, ale z drugiej strony, nawet jak nie mamy fontanny, a będziemy wielokrotnie w ciągu dnia dawać małe porcje pokarmu, który zawiera dużo wody,
Wtedy też sprawa będzie załatwiona. Deszczyk kropi coraz bardziej, proszę ja Państwa. Ja nie wiem, czy nie lepiej byłoby się z tym właśnie ewakuować. Tak myślę, że w ogóle jesień już daje o sobie znać, więc my dzisiaj bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie polubienia, dziękujemy patronom i zachęcamy do zostania naszymi patronami w dalszym ciągu. Do zostania patronami, do subskrybowania. Do wszystkiego. I do polecania nas, przyjaciołom, rodzinie, wszystkim. Oczywiście. No i zapraszamy bardzo serdecznie za tydzień. Dziękujemy. Do zobaczenia.